Już za chwilę w ramach klasyki kina polskiego prawdziwe wydarzenie. To Popiół i Diament. Film uznany za najwybitniejsze osiągnięcie polskiej szkoły filmowej, a zarazem za największe arcydzieło Andrzeja Wajdy. Wojna się kończy. Hitlerowskie Niemcy podpisują kapitulację. Ale Maciej Chełmicki nie składa broni. Postanawia walczyć dalej, tym razem z komunistami sowieckimi i ich polskimi reprezentantami. Można więc powiedzieć z perspektywy czasu, że to pierwszy polski film o żołnierzach wyklętych. Ale film ten daleki jest od patriotycznej sztampy. Stawia on pytania, czy walka, a później ofiara Macieja Chełmickiego miały sens. To rodzaj medytacji nad polskim losem. Podobnie zresztą, jak to było w Kanale, poprzednim filmie Andrzeja Wajdy. Weźmy choćby słynną scenę podpalania kieliszków ze spirytusem przy barze. Haneczka. Bilga. Kosobucki. Rudy. Ta scena staje się momentem zaduszek. Momentem wspomnienia zmarłych towarzyszy broni. Ten motyw nawiązuje oczywiście do dziadów, arcyromantycznego wątku polskiej kultury. Dziadów jako wspólnoty żywych i umarłych. Albo weźmy scenę korowodu tanecznego, kiedy pod koniec filmu skacowani imprezowicze próbują tańczyć poloneza. Ten taniec ma być symbolem, tak jak to polonez w polskim kodzie kulturowym, symbolem zgody, symbolem pojednania, symbolem jakiejś pełnej błogości przyszłości. Ale oczywiście takim się nie staje, jest rodzajem karykatury. Albo na koniec weźmy scenę śmierci Macieja Chełmickiego. Śmierci, która odbywa się na śmietniku. Popiół i Diament to film wspaniale zanurzony w tradycji polskiej sztuki, w naszym romantyzmie, ale tego wszystkiego nie udałoby się osiągnąć, gdyby nie znakomita kreacja Zbigniewa Cybulskiego. To on, jako Maciej Chełmicki, jest tutaj w centrum wydarzeń i to jego niepowtarzalna ekspresja aktorska w niemałym stopniu zbudowała ten film. Wajda podążył za intuicjami, które narzucił Cybulski. Otóż Cybulski nie chciał grać w kostiumie historycznym, nawiązującym do stroju partyzantów z czasów II wojny światowej. Chciał zagrać w stroju takim, jak ubiera się na co dzień. Ten charakterystyczny strój, muszą Państwo przyznać, wiele filmowi dodaje. Dlaczego zawsze nosisz takie ciemne okulary? Pamiątka nieodwzajemnionej miłości do ojczyzny. Warto jeszcze zwrócić uwagę na Bogumiła Kobielę, gra Drewnowskiego, młodego sekretarza prezydenta miasta, współpracującego jednocześnie z partyzantami. Jest on typem karierowicza. To także postać chybotliwa, niejednoznaczna, ostatecznie skompromitowana, a jednak trudno nam osądzać go tak bardzo jednoznacznie. Film zaraz po swoim powstaniu zdobył niesłychany rozgłos za granicą. Ale oprócz zachwytów, film wywołał też niemało kontrowersji, a nawet gwałtownego sprzeciwu. Protestował Alexander Ford, wówczas twórca bardzo bliski władzom komunistycznym i bardzo wpływowy w świecie polskiego filmu. Reżyser Krzyżaków nie lubił Popiołu i Diamentu. Nie podobał mu się chyba zresztą żaden z filmów polskiej szkoły filmowej. Ile macie lat? 100. Ile macie lat? 101. Podobny problem z odbiorem Popiołu i Diamentu mieli włodarze komunistyczni. Film z trudem mógł wejść na ekrany polskich kin. A zatem wajdowskie arcydzieło o Maćku Chełmickim, tym żołnierzu wyklętym, do dziś pozostaje aktualne i stawia nam pytania o nasz los w XX wieku, a przecież wciąż w Polsce kłócimy się o naszą historię najnowszą. Zrozum, Andrzej, ja już nie mogę dłużej zabijać, ukrywać się. Ja chcę żyć, po prostu żyć, no nic więcej, musisz mnie zrozumieć. No. Nic nie muszę. Nie chcę za Państwa decydować o wartości tego filmu, ale z całą pewnością trzeba go zobaczyć.